To jest Rapdycja. Zapraszają Piotr Stokłosa oraz Konrad Gadarek. Najlepszy rap w neterze. Tylko na antenie Radia Sygnały. Wywiad Rapdycji. Godzina 16.45, słuchacie Radia Sygnały i Rapdycji na antenie właśnie Radia Sygnały. Specjalne wydanie. Tak, z nami jest Onar, witamy cię. Witam serdecznie. Przed tobą koncert w klubie Metro w Opolu, za tobą w Nysie, z tego co wiem wczoraj, tak? Tak, dokładnie jest jak mówisz. Taki mieliśmy terminarz, połowa, 50% została wypełniona. Dzisiaj oczekujemy kolejnej 50% wypełnienia tej normy. Czy to jest jakaś trasa? Czy po prostu... Nie przesadzajmy z górnolotnym słowem trasa. Myślę, że po prostu udaje nam się grać tam powiedzmy jedną, dwie sztukę miesięcznie i jakby staramy się promować swoją muzykę, ale nie nazywałbym tego trasą. Czyli ty nie grasz typowych tras, tak? Koncertowych? Wiesz, nie mam jeszcze takich możliwości, ani nie mam jakiegoś głównego sponsora, który by mimo wszystko jakby trzymał pieczę nad tym, ani możliwości do jakiegoś pełnego promowania tego, więc jakby nie tyle, że nie gram, ale jakby nie mam nawet na razie jeszcze takich możliwości. Myślę, że przyjdzie taki czas też. A jak się udał wczorajszy koncert w ogóle w Nysie? Bardzo fajnie, bardzo fajna atmosfera. Naprawdę, jeden z fajniejszych, jakich żeśmy grali. Miejmy nadzieję, że dziś równie dobrze będzie w Opolu. No mam nadzieję, wiesz, ja grałem tutaj bardzo dawno temu, jak jeszcze festiwal w Opolu miał swój dział hip-hopowy, tu miałem możliwość zagrania jeden raz, no i z tamtych czasów wspominam Opole. Jeszcze raz byliśmy chyba około 81, ale to też było parę dobrych lat temu, więc długo nas tu nie było, ze względu, że jestem związany teraz z wytwórnią, która jest stąd, to mam nadzieję, że paru znajomych z wytwórni przyjdzie i już będzie tłum. Ty jesteś zależny od wytwórni, tak? Gdzie znajduje się wytwórnia, tam grasz częściej, czy...? Nie, bo tak bym musiał cały czas grać w Warszawie i teraz dopiero w Opolu. Więc wiesz, nie, mamy na szczęście takie możliwości, że tam mamy jakieś kontakty i coś się dzieje i jakby mamy możliwości grania w różnych miastach. Na szczęście nie muszę grać tylko w Warszawie i w Opolu. Podczas dzisiejszego koncertu będziesz promował swój ostatni krążek Dorosłym do Rapu, tak. Wydany w listopadzie zeszłego roku. Pracujesz nad czymś nowym obecnie, czy raczej skupiasz się właśnie na promocji? Wiesz co, staram się iść jakby na wielu frontach działać i jakby nie ograniczam się tylko, bo tak jak wcześniej wspomnieliśmy, jakby promocja tego albumu nie polega na tym, że gram 8 koncertów w miesiącu, więc jakby nie jest to na tyle pochłaniające mój czas, więc mogę sobie po prostu wyjechać na weekend coś zagrać, a w tygodniu mimo wszystko skupiam się, słucham dużo muzyki i tak naprawdę mam jakieś pierwsze koncepty na kolejne solo i zobaczymy jak to pójdzie, więc nie chcę jakby teraz jeszcze nic reklamować ani nic w tym stylu, ale są pomysły, jest praca, jest słuchanie muzyki, jakieś zbieranie emocji. Twój album Dorosłem do Rapu można nazwać chyba takim odwrotem muzycznym o 180 stopni, prawda? Od moich wcześniejszych płyt? Tak, no jak w ogóle do tego doszło? Czy kiedy to się stało, że kompletnie zmieniło ci się nastawienie? Bo zauważa się, że chyba cała rap scena dojrzewa i zastanawiam się, czy to jest tak, że pewne pokolenie dojrzewa, to około 80 rocznika, czy cały hip-hop dojrzewa? No wiesz, to jest jakby indywidualna kwestia całkowicie, bo wydaje mi się, że mimo wszystko bardzo mocno tematyka twoich kawałków, jakiegoś konceptu na album i ogólnie tego, co chcesz powiedzieć i wyrazić, związane jest z twoim trybem życia i z tym, co w danym momencie jest jakby dla ciebie najważniejsze, a co jakby odstawiasz na drugi plan. Więc jedni mają ten moment w wieku 25 lat, inni w wieku 29, a inni jak będą mieli 35 lat, to i tak będą się jeszcze zachowywać tak, a nie inaczej. No, moim zdaniem to jest indywidualna kwestia. Ja doszedłem do jakiegoś miejsca teraz po ostatniej płycie zrobiłem sobie krótką przerwę. Była, no, krótką, oczywiście w nawiasie. I wiesz, jakby zbierałem myśli, słuchałem różnych rzeczy i jakby taka muzyka i taka tematyka i takie bity pozwoliły mi w pełni jakby wyrazić siebie
po takim okresie, w którym jakby mnie nie było i ludzie jakby mnie nie słyszeli, co nie? Jakby to naturalnie jakoś przyszło. Nie siłem się na to jakoś wyjątkowo, że muszę zrobić płytę w takim klimacie po prostu. Tak czy inaczej, słuchając, tak? Słuchając wcześniej różnych bitów i tak dalej, a jakby wszedłem już w określonym kierunku, które jakoś tam mi podpowiadało, nie wiem, serce. Nie ma szans już na Onara, który nagra coś bardziej imprezowego? Jakąś płytę z samymi nagrami? Ja jestem już starym dziadem, nie imprezuję tak dużo. Zdrowie nie pozwala, tak nawet żartuję. Wiesz, no i wydaje mi się, że mało autentyczny jestem teraz w kawałkach imprezowych, bo tak jak mówię, no jakby nie jest to najważniejszy punkt w moim tygodniowym planie, co nie? Czyli to już jest zmiana, od której nie da się zawrócić właściwie, tak? Skoro bez strony autentyczności, tak? Może będę miał kryzys wieku młodego i wieku 32 lat, oszalej, ale nie, żartuję tak naprawdę. Myślę, że już jakiś etap został zamknięty i drzwi za nim są zamknięte i jestem w kolejnym pokoju. No a co dalej? No to już zobaczymy. A ten album Dorosłem do rapu to jest krążek, z którego jesteś w swojej dotychczasowej karierze muzycznej najbardziej zadowolony? Wiesz co? Na razie tak. Na razie jestem najbardziej z niego zadowolony ze wszystkich moich produkcji. Ale to nie jest tak, że jakoś negujesz wszystko to, co nagrałeś wcześniej. Nie, w żadnym wypadku, no wiesz. Ciężko 100% zanegować, prawda? Nie odcinasz się od tego po prostu. No nie, no nie mogę się odcinać, no bo wiesz, no to są rzeczy, to są moje muzyczne dzieci, nie? A jedne były tworzone pod wpływem chwili jakiegoś impulsu, a inne pod wpływem, nie wiem, jakichś dłuższych przemyśleń, ale wiele rzeczy się zmienia i już nie ma takiej wartości dla ciebie, jak miały. A my po prostu, raperzy, rejestrujemy te rzeczy na płytach. Mówiłem to już w jakimś wywiadzie i jakby to, co ty myślałeś parę lat temu, jakby w małych jakby nie miałeś za bardzo gdzie tego pewnie zarejestrować. Jakby też zmieniłeś swoje podejście do, nie wiem, właśnie imprez, a kobiet, życia, pieniędzy, jakby innych rzeczy, które cię otaczają na co dzień. I tak samo my, ale tak w moim życiu się zmieniło, ale ja w żadnym wypadku nie odcinam się od starych rzeczy. Myślę, między innymi też dowodem na to jest, wiesz, jak gram koncerty, ja gram tak naprawdę same single przez godzinę 15 minut, przekrojowo od pierwszej płyty, czyli gramy od lat, który tak naprawdę ma naście lat, nie, ten kawałek, a bardzo go lubię i ludzie go szanują i to jest fajne, że pierwszy kawałek, który stał się jakoś tam popularny w szerszych kręgach i ludzie usłyszeli o mnie jako Onarze, jakby rozpoznałem ten kawałek i możemy go razem zarapować. Czyli gdybyś mógł na przykład cofnąć czas, to nic byś kompletnie nie zmienił w tych płytach, tak? To bez sensu w ogóle. Na pewno coś bym zmienił, tak? Ale no wiesz, no to mówię, no to... A jesteś perfekcjonistą? Staram się być i to jest zgubne, bo właśnie czasem sobie narzucam jakieś rzeczy, które tak naprawdę dla innych ludzi są w ogóle niezauważalne i jakby one mnie czasem wpychają w jakiś zamknięty krąg. I staram się wszystko zrobić jak najlepiej, chcę mieć nad wszystkim rękę na pulsie i chcę, żeby to było pod moje dyktando, ale już przy tej płycie troszeczkę się oduczyłem tego i jakby mam nadzieję, że jeszcze będę mógł jakby osobom, z którymi współpracuję, dać większe pole do popisu, no. Czyli to jest trochę takie dążenie do niemożliwego, tak? I przyznajmy też, nie mam tak, że piszę kawałek i go poprawiam 16 razy, ale jakby normalną rzeczą jest to, że słuchając zeszłej płyty bym zmienił sporo rzeczy w niej. Tak samo myślę, że jak spotkamy się, będziemy mieli okazję rozmawiać za rok, czy przy jakiejś następnej okazji, jak będziemy rozmawiać o Dorosłym do rapu, też na pewno coś znajdę, co już mi się nie będzie podobało. No ale to jest, wydaje mi się, normalna rzecz jakby osób, które tworzą coś. A wracając jeszcze do tematu dojrzałego rapu, możesz wymienić nam jakiegoś młodego kota, który twoim zdaniem dopiero co zaczyna, już można powiedzieć, że gra dojrzały rap? Wiesz co, kurczę, gadaliśmy sobie wczoraj o tym nawet. Ciężko jest teraz, jakby nie wiem, kto jest... Jak określić już młodość teraz tych ludzi, bo czy to, że mają 22 lata, czy to... No wiekowo że... bardziej, bo wiadomo, kurczę, że ktoś może mieć 20 lat i być stary. Nie znam cholera jakby akt urodzenia tych raperów wszystkich i nie wiem, który tak naprawdę, ile ma lat dokładnie, ale jakby gość, który no dla mnie ostatnimi czasy wypłynął, którego jakby wcześniej nie słyszałem, bo był chyba w podziemiu, ale przy obecnych skillsach niemożliwe jest to, że rapuje od roku,
to jest na przykład Sitek, nie? Sitka zawsze będę propsował, mieliśmy okazję się poznać, zaproponowałem jakieś wspólne nagranie i myślę, że wiesz, zrobimy coś z tego fajnego. To jest gość, który naprawdę ma ogromne skillsy i po kawałku za Rosem, to wiesz, ale to też jest znowu jeden singiel, który wiadomo, no, na singiel, który jakby nie promuje płyty, starasz się zrobić to jeszcze na 120%, więc naprawdę z niecierpliwością czekam, kiedy pokażę coś więcej i jakby dopinguję go i jakby też osobiście mu to mówiłem, że czekam, żeby był się nad płytą i ciężko pracował, bo wydaje mi się, że jest sens. No. Uważasz, że dzisiaj łatwiej się przebić jakimś młodym artystom niż w czasach, kiedy na przykład ty zaczynałeś gdzieś tam pod koniec lat 90. I tak i nie. Pierwszą rzeczą na przykład, co wydaje mi się mimo wszystko, że jak my zaczynaliśmy, było łatwiej, to, że jakby boom na rap się rozkręcał. Nawet niedużo osób chciało robić rap, bo się wstydziło, bo nie miało możliwości, bo miał jakieś opory albo nie miał pomysłów na to, na siebie, na swoją muzykę i tak dalej. Ale z drugiej strony, no wiesz, my nie marzyliśmy o teledyskach, nie? A teraz jakby pod postęp technologiczny i to, że każdy może kupić sobie aparat HD i tak naprawdę kręcić, a kolega może to zmontować na komputerze, otwiera ogromne możliwości, później wrzucenie go w chwilę na YouTube i wiesz, a możliwość już jakby skonfrontowania tego ze słuchaczami, z osobami, które to oglądają, no to jest niesamowite pole do popisu i do możliwości dotarcia. No, ja się widzę jakichś ludzi, o których ja nie znam, a mają 300 tysięcy wyświetleń na YouTubie, to coś znaczy, co ja? A ty starasz się promować młodych? Nie, chyba nie, nie jestem żadnym, wiesz, ja nie jestem jakoś bardzo popularny, żebym musiał innych promować i miał takowe możliwości, no ja, wiesz, staram siebie się promować mimo wszystko, że jestem od dawna jakoś na rynku, ale wiesz, no muszę cały czas walczyć, żeby nie być, wiesz, starym grzybem, który już nic nie robi, nie? A masz coś takiego, że fani, no nie wiem, jak coś początkujący raperzy przysyłają ci swoje dema? Bardziej kawałki jakieś na jakieś tam mojego maila, albo przez Facebooka jakieś rzeczy się zgłaszają. No tak, ale ja wiesz, jakby no, też nie czuję się jakby odpowiednią osobą, no co mam powiedzieć? No, nie jesteś wytwórnią chodzącą. To więc. Ja nie wiesz, nie chcę komuś mówić stary, no, bo nie chcę też, żeby ktoś się zniechęcił, bo mi coś się nie podoba, no bo ja mam po prostu swój gust, no i nie patrzę na to jako na potencjalny hit, czy na jakby osobę, którą potencjalnie chciałbym wydać, nie? Bo nie mam takiej możliwości, ani mnie to nie interesuje. Nie chciałbym, żeby osoba, która rapuje tam jakiś czas i powiedzmy robi to jeszcze okej, że jakby powinna jeszcze dużo, dużo ćwiczyć i nagrywać, to ja powiem jej, że mi się to nie podoba, ona będzie zmartwiona, że osoba, Onar, którego tam słucha czy ceni, powiedział, że jest kiepski, nie? Więc staram się unikać tego i raczej mówię po prostu, żeby ćwiczyć, no, bo ja wiem sam po sobie, jakby jak nie nagrywam kawałków, więc to nie ma progresu, no, jest zdecydowanie regres, nie? I jakby słychać to u wielu raperów, którzy zamulają i jakby myślą, że wiesz, obudzą się co 4-5 lat i nagrają płytę i wszystko będzie fajnie, no. Tak nie jest i trzeba pracować jak w każdej normalnej pracy. Czyli rap to ciężka sztuka, tak? No, wydaje mi się, że nie jest lekko mimo wszystko, jest, wiesz, ale dużo... Ale niedoceniona, na pewno. Dużo rzeczy z takiego backstage'u rapowego, o którym jakby przeciętni słuchacze nie wiedzą, jakieś tam presji na różne rzeczy i jakby ciężarów, które osoby tworzące tą muzykę mają na swoich barkach i problemach, ale wiesz, to też nie ma się co użalać, no myślę, że człowiek, który jeździ karetką, wiesz, 16 godzin ma zdecydowanie większą presję niż my, więc to jest ciężka praca, my, wiesz, staramy się realizować swoją pasję najlepiej, jak potrafimy. Mówiliśmy tutaj o początkach, dla was, dla ciebie i PZ-a takim momentem przełomowym chyba była pierwsza płyta Płomienia, Na Zawsze Będzie Płonął. Jak to się stało, że trafiliście do Asfaltu wtedy? Wiesz co, już to jest tak stara historia, że tak naprawdę... Dokładnie nie pamiętam jakby całego cyklu nagrania kawałków i jakby podpisania kontraktu z Tytusem, z Asphalt Records. Jakoś to tam mimo wszystko właśnie jeszcze wtedy był tak hermetyczny ten rynek warszawskiego rapu i w ogóle polskiego, że to było parę osób, paręnaście w całej Polsce, może parę dziesiąt. Jakby można było się na jednej, dwóch imprezach w Warszawie poznać i jakby to wszystko... było jakby w zamkniętym obwodzie i jakby poznaliśmy gdzieś Tytusa, nie wiem, czy przez Ośkę, czy jak to w ogóle miało, jakie to miało korzenie, ale no po prostu żeśmy się jakoś spotkali i zaproponował nam, dla nas to była wielka szansa, bo wtedy właśnie mówię, no jakby teledysk, o teledyskach nie marzyliśmy, legalne wydawnictwa to były jakby
pojedyncze rzeczy rocznie, nie to co teraz po kilka miesięcznie. No i wydaje mi się, że jakoś tam wykorzystaliśmy tą szansę. No. Zrobiliśmy winyl jako jedni z pierwszych w Polsce, wiesz, całą płytę na płytach winylowych. Jeszcze była w ogóle wyszła chyba z tego co dobrze pamiętam, nie chcę przekonywać, ale na pewno słuchacze wiedzą lepiej, bo słuchacze zawsze mają taką opcję, że zawsze mi coś wypomną, więc jeśli się mylę, to proszę o poprawienie, ale wydaje mi się, że najpierw wydawaliśmy ją na winylu i na kasecie, co było fajną oldschoolową opcją, a dopiero później weszła płyta kompaktowa, która była o wiele mniej popularna wtedy niż kasety. Ale nie zagrzaliście w asfalcie długo miejsca. W ogóle... My w ogóle, żeśmy, często, wiesz, często były wielkie... Tak, były rotacje cały czas i zmiany. I były zmiany, ale no... To też może po części dlatego, tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym, że dążę do jakichś rzeczy, które chciałbym, żeby w pełni spełniały moje oczekiwania i jakby, żeby droga, którą obieramy, nie miała żadnych skrętów, które są dla mnie nieprzewidziane, które mi się nie podobają i często to pewnie powodowało, że zmieniałem te wytwórnie. Czyli to był konflikt trochę interesów, tak? Interesów, charakterów, pomysłów na mnie, na moją muzykę, wiesz coś, no to jakby nie tędy droga, wydaje mi się. I jakby często później mniejsze zainteresowanie, jakby wiesz, jeśli coś nie idzie, to wydaje mi się, że trzeba wyciągnąć wnioski, co nie idzie, dlaczego nie idzie i starać się robić lepiej, a nie jak nie idzie, to już całkowicie to olać. Więc tak, no, często było olewanie jakieś i tyle, ale jakby doszedłem do tego momentu, w którym jestem i nie zapyszając, myślę, że druga płyta będzie w tej samej wytwórni, co będzie chyba po Konkret Promo fenomenem. No jak moich wydawnictw. Z wydawcami w Polsce? Polska jest takim miejscem dobrym do wydawania rapu, czy raczej... No nie, musiałbyś zaprosić gości z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, myślę, żeby ci powiedzieli, jak się wydaje płyty na Zachodzie. Nie mam o tym tak naprawdę pojęcia, mogę tylko widzieć, na jakim poziomie jest promocja, ale wydaje mi się, że promocja idzie współmiernie z odsłuchem i z ilością kupowanych płyt, no, co u nas cały czas mimo wszystko kuleje i jakiś tam... lamentów podnoszonych w mediach hip-hopowych, że teraz jest boom i się sprzedają płyty i tak dalej, no to nie jest wcale żadna kolorowa, to nie są żadne kolorowe momenty ani ilości, którymi powinniśmy się tutaj zachwycać i dyskutować o nich, no. Po prostu statystyka skoczyła, tak? I tyle. Tak, jest po prostu lepiej niż było 3 lata temu, ale... Co nie znaczy, że jest dobrze, tak? Znowu wracamy do mojego charakteru, no. Tak uważam, no. Jestem zadowolony, ale chciałbym być bardziej zadowolony. Chciałbym, żeby moi koledzy byli jeszcze bardziej zadowoleni, bo im się to po prostu należy. Ale no zobaczymy, no. Ja staram się też być jakby optymistą mimo wszystko i myślę, że to wszystko idzie też w jakimś tam dobrym kierunku. Jeśli będziemy wszyscy pracować, a nie teraz myśleć, że właśnie jest trochę lepiej, więc już róbmy wszystko, żeby było, więc myślę, że będzie dobrze. Powiedziałeś, że zaczynaliście w małym gronie. Czy to znaczy, że hip-hop jako kultura wcześniej była w tamtych czasach bardziej hermetyczna? Tak mi się wydaje, no. Teraz to się otwiera? Jak myślisz? Wiesz, ja obserwuję głównie rynek warszawski, no bo na nim funkcjonuje artystycznie i towarzysko, więc mogę tylko na przykładzie raczej Warszawy mówić, to zmiany są ogromne, jakby pod względem tego, co się działo przez te naście lat na imprezach hip-hopowych w Warszawie. No, jakby najpierw była bardzo wąska grupa, która robiła tą muzykę i tak naprawdę nieduża garstka słuchaczy, która jakby słuchała w ogóle polskiego rapu. Później to się jakby było dużo zmian i jakby coraz bardziej ta muzyka stała się popularna. Ale później był ewidentny odpływ słuchaczy z imprez hip-hopowych, z koncertów hip-hopowych w Warszawie. Co jakby znowu teraz jest lepiej, możemy tak stwierdzić i dużo jest fajnych imprez w Warszawie, dużo jest osób, które kręcą to, a pamiętasz jak, chociażby chłopaki, czy Rap History Warsaw, to są, wiesz, fajne inicjatywy, które jakby robienie ich i jakby wpadam na te imprezy często, jakby widzę ludzi, którzy wiedzą tam o co chodzi, a nie przyszli jakby poderwać dziewczynę i ugryźć szklankę i nie wiadomo co zrobić, to fajnie, no bo oni się bawią i wiedzą po co jakby są w tym miejscu i po co jest DJ dla nich w tym miejscu,
i wiesz, można sobie porozmawiać z normalnymi, inteligentnymi ludźmi. To miejmy nadzieję, że dzisiaj tak będzie w metro. Myślę, że na chwilę zejdziemy, bo strasznie nam starsza, się jedno wejście starsza gadanina, że to się przedłużyło. Znaczy, przepraszam. My tak mamy w zwyczaju, więc. Ale zejdziemy na chwilę. Myślę, że z jednym kawałkiem albo dwoma. Może właśnie coś z nowej płyty Onara. Może coś wybierzesz. A co, mamy tam wszystkie pod ręką? Tak, znaczy, mamy tak? całą płytę faktycznie, pod ręką. Faktycznie, bo... a całą tą nową. A, co z białym kółkiem, jak tak. to mówią. No to z płyty z białym kółkiem poproszę numer 1, bo nim zaczynamy każdy koncert. Już się robi, numer 1 już przygotowany. Posłuchajcie kawałek Onara od początku. Wracamy z naszym wywiadem. Była przerwa muzyczna z nami. Dla tych, którzy dołączyli do nas, dopiero teraz przypominam, że słuchacie Rabdycji. Naszym gościem jest Onar. Onar, witam. Witamy ponownie, tak? Witam numer 2, witam volume 2. Na ponownym wejściu. Dzisiaj przed wywiadem słuchałem kawałka Powrót do treści. Tak. I został mi w głowie jeden wers o ludziach, którzy zrobili z rapu disco. Mhm. Czy ty masz żal do takich ludzi, którzy robią, no powiedzmy, to jest ten mainstream, też ciężko powiedzieć, komercyjny jakiś, który leci na tych stacjach Viva i tak dalej, gdzie to się nazywa rapem. To ci panowie, kto leci taki? Na Vivie. No bardziej z zagranicznych, ale czy... No właśnie, ewentualnie tego, ta muzyka też typu Werba i tak dalej, czy ty... No tu też nie rzucać. No tak, ale wiesz, jakby Werba nigdy nie robiła chyba rapu, więc jakby ciężko ją podpinać do kategorii, którą jakby nawet by przeszli z rapu na coś, co nie, więc... To inaczej, ten rap ogólnie, który gdzieś krąży wokół tych blinków i tak dalej, który... To, no, wiesz, to, to też nie... Czy masz żal do takich ludzi na przykład? Że... Nie, myślę, że nie żal, no jakby wiesz, mimo wszystko musisz odbierać muzykę jakby swoimi jakimiś tam bodźcami, jeśli ta muzyka, nie męczy twoich zmysłów, to wszystko jedno jaka jest, no ważne, że ty ją dobrze odbierasz, no i to jest jakby też bardzo osobiste i jakby też mam dużo rzeczy mainstreamowych, które moim zdaniem są dobrze wykonane po prostu i są dobrą muzyką, a czy są jakoś, znaczy wyraźnie słychać, kiedy są pisane pod coś lub pod kogoś, a mimo wszystko, jeśli wyjdzie z czegoś hit, to nie jest żadna wada, no to wręcz jest zaleta, jeśli ktoś tego nie robił z zamysłem, a słuchacz doceni to i staje się to jakby, wiesz, jakąś tam ikoną z płyty, czy jakimś najważniejszym singlem w jego karierze. Ale... uważasz, że brakuje polskiego dobrego rapu w takich kanałach jak na przykład Viva, no bo kiedyś tam można było usłyszeć naprawdę wszystkie te dobre kawałki, no a teraz raczej raperzy rzadko tam goszczą. No wiesz, no tak naprawdę to jest znowu kolejny jakby krok moim zdaniem, jak rozmawialiśmy o tym, czy jest łatwiej, czy ciężej. No jeśli ktoś chce słuchać Onara, to wchodzi i oglądać mój teledysk, powiedzmy, nie słuchać płyty, tylko podoba mu się mój teledysk, albo akurat singiel, do którego jest teledysk, no to wchodzi w daną stronę i ogląda mój teledysk 12 razy dziennie, co nie, co jakby musiałby siedzieć przed telewizorem, w którym w 90% lecą nieciekawe rzeczy i oczekiwać jego ulubionego rapera Onara, co nie, którego zobaczy może raz w tygodniu, no to jest bezsensowne, więc wydaje mi się, że to jest naturalne też odejście do świata internetu, gdzie to wszystko jakby będzie coraz bardziej popularne, a te telewizje, wiesz, programy muzyczne będą mniej popularne. Ale jest coś takiego, że jak telewizja chce zrobić z jakiegoś utworu hit, to po prostu zapętla go, no puszcza. No myślę to ze wszystkim, no myślę, że z każdym problemem politycznym, czy kryzysem, czy ptasią grypą, też możemy o niej słyszeć 12 razy dziennie, przez tydzień, a za dwa tygodnie nie ma już ptasiej grypy, ani nic takiego się nie dzieje. Tak. No jakby wiesz, jeśli dziecko jest pogryzione przez psa, to w tym tygodniu jest już 6 dzieci pogryzionych przez psa. No i to są jakby takie, wiesz, no, newsy, które są na topie i tak samo mi się wydaje z hitem, no jeśli ktoś chce pompować, to pompuje, ma na to pieniądze, ma na to możliwości, ma przede wszystkim znajomości, no to tak się dzieje, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś domena rapu czy czegoś, no myślę, że to jest szeroko, obserwujemy romantyczne komedie, no to czy one są dobre, czy one są fajne, no to już jest twoja prawna sprawa, ale one są tak bombardowani, jesteśmy reklamami, plakatami, reklamami w telewizji i tak dalej, że duża część osób z gustem, które jakby, no nie chcę z czegoś dopowiedzieć,
powiedzieć, ale z takimi, jakby, które przyjmują wiele rzeczy, które lecą w telewizji, w radiu i tak dalej i czytają książki z półki bestseller, nie zastanawiając się nad tym, mówi, kurczę, może ta komedia jest fajna, no przecież wszędzie ją reklamują. To jest, ale to jest normalny zabieg, wydaje mi się, który w obecnym świecie jakby na wszystkich płaszczyznach jest pompowany, no. Znaczy mi się wydaje, że po prostu ludzie lubią dobre zakończenia. No bo w prawdziwym hip-hopie, rapie, powiedzmy, niekoniecznie on traktuje o miłych rzeczach. No tutaj ten choćby rap komercyjny też tak pokazuje tą ciekawszą stronę, tak? Pieniądze, kobiety i tak dalej. A to no, też... Wiesz co, tutaj bym się akurat średnio zgodził. Na przykład patrząc na przykład na Stany czy na Francję, no to raczej raperzy z podznaku bad boy, czyli kurczę złych historii kiedyś narkotyków i pistoletów, mimo wszystko jakby są bardziej pociągający. No, jakby ludzie lubią oglądać Rodzinę Sopranos i gangsterskie filmy. A, znaczy, no nie mówię o wszystkich, ale jest tam jakaś taka nutka, że kurczę, blade, co tam się wydarzy? No, wiesz, intryguje mnie to. No ale to też ta muzyka tworzy jakiś wizerunek rapu, tak? Tu w Polsce, pozostańmy w Polsce, jasne. Powiedzmy ten komercyjny, który jest puszczany gdzieś tam, przybywa ze Stanów, często to jest trzech tych samych wokalistów. Czy to nie psuje trochę wizerunku polskiego rapu? Że są amerykańskie kawałki grane? Znaczy, że takie to wytwarza, znaczy, że u przeciętnego człowieka to wytwarza, powiedzmy, taki obraz hip-hopu i on przez to nie sięga. Myślę, że obraz hip-hopu w Polsce już jest tak wyrobiony, jaki jest, niestety. A przez wielu ludzi w kabaretach czy w programach, gdzie... To się trochę łączy z tą kulturą dresów, tak, kibicowską i no w ogóle, stereotypami, tak? Tak, no, z tym, że jakby jeśli osoba, jakiś aktor albo coś wypowiada się w programie o rapie, to musi powiedzieć yo, yo i macha rękami. W zasadzie. No, a czy my tak robimy, jak rozmawiamy teraz ze sobą? Nie, no ale ten człowiek nigdy by się nie zainteresował. No tak jak mówił, że jestem aktorem, to przychodzę pijany na wywiad. W zasadzie. No to jest jakiś pieprzony stereotyp, nie? Więc wydaje mi się, że no, że nie, no, że stereotyp jest już wypracowany w polskim społeczeństwie. Myślę, że trochę żeśmy pracowali na to wszystko, mimo wszystko jakbyśmy młodsi, ale no jakby jest to wyrobione i jakby u wielu ludzi ten stereotyp już jest w głowie i tak będzie, ale myślisz, młodzi że ludzie... Czy nigdy nie mów nigdy. Od kolejnego pokolenia, powiedzmy. No wiesz, dlatego mówię, no ale z drugiej strony jakby na co wpływają ci starsi ludzie dla mnie, no, którzy mówią yo, yo i a, bo to jest tak, a nie inaczej. Co oni zmienią w moim życiu? Nic, oni nie kupują, oni jak będę dla nich nie yo, yo, ani nie będę przeklinał, to nie zmieni, że oni pójdą do sklepu i nie kupią moją płytę, bo to całkowicie nie interesują, oni do ostatnich swoich dni będą trubadurów słuchać, mimo że oni już chyba nie wiem, czy coś nagrywają, czy nie, ale będą nie. Tylko trubadurzy on the mic, nie? I nic więcej nie zmieni, więc wydaje mi się, że każdy człowiek, który mnie spotka, czy wielu raperów i tak dalej, mówię w moim wieku, no to zobaczy, że możemy normalnie porozmawiać, usiąść sobie na kawce i wiesz, poruszyć wiele tematów, no. Więc co, nie będziemy walczyć ze stereotypami. A czy rap można nazwać muzyką konkretnego pokolenia? Tak jak ci starsi ludzie słuchają trubadurów, będą jakiś sobie dalej, jakiś czas temu myślałem, tak. Ale na przykład dużo z moich nawet znajomych odeszło od rapu, jakby w sensie mówię, a nie, rap jest raczej dla gówniarzy, wiesz co, ja już teraz słucham czegoś innego i tak zainteresowałem się trochę tym, myślałem nad tym, ale widzę też po koncertach i widzę po jakichś tam reakcjach, jak się spotykam przypadkowo z ludźmi gdzieś, gdzie jestem, że jest jednak trochę starszych gości, dziewczyn, którzy mówią, no, może wiesz, nie kupuję 20 płyt rocznie ze wszystkich hip-hopowych wytwórni, które wychodzą, ale staram się zobaczyć sobie właśnie tam na Facebookach, pośledzić, co się dzieje, kto coś zrobił, kto wydał jakąś płytę. Ty wydajesz fajną, a ty kiepsko, a to mi się podoba, a to nie. I to jest fajne. A jakby mówienie, że rap jest dla gówniarzy i tego już w ogóle nie słucham, no to jest ignorancja, wiesz, co chodzi. To jak mówienie, że francuskie samochody są bez sensu, bo się psują. No to wiesz, to nie jest tak. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do twojej ostatniej płyty. Tak. Mianowicie do kawałka hip-hop, w którym mówisz, że rap powinien przede wszystkim łączyć, a nie dzielić. Czy w kontekście tego utworu dziś jakoś inaczej rozegrałbyś beef z TD, który swego czasu był dosyć głośny? Wiesz co, beefu pewnie bym inaczej nie rozegrał. Myślę, że wiesz... Nie, myślę, że to by się tak samo mimo wszystko potoczyło, bo jakby nasze charaktery są tak różne, to jakby nie jest hymn, że po prostu róbmy co chcemy, bo i tak hip-hop musi nas połączyć. To nie chodzi też o jakieś, wiesz, szycie farmazonów, że musimy za wszelką cenę łączyć rap, bo to jest najważniejsze, jeśli się ludzie nie mają wspólnych korzeni, coś strasznie dzwoni. Halo, halo, tu ziemia.
Może ktoś do mnie dzwoni. Trzeba telefon. Nie, telefon do mnie nikt nie dzwoni. Jak tam komuś pika. No, przepraszamy serdecznie za zakłócenia. Telefon dzwoni, już nie dzwoni. Nie, raczej mi nie zagnał, bo tak jak mówię, są jakby rzeczy, które, na które się nie możesz zgodzić i które ci się ewidentnie nie podobają. Nie możemy na siłę udawać, że jest fajnie i będziemy zbijać piątki, nie? I jakby to nie o to chodzi w tym kawałku, moim zdaniem. No, bardziej chodzi o jakby sztuczne jakieś podziały, które kiedyś w Warszawie były bardzo mocno zakreślane, które jakby na przestrzeni tych lat, jeśli spotykamy się, rozmawiamy sobie o jakichś różnych rzeczach, to były w jakiś sposób sztuczne i kreowane przez bardziej pewnie nawet słuchaczy niż raperów. I to raczej o tym jest kawałek. No. Teraz, gdyby ktoś cię zaczepił, odpowiedziałbyś? Disem, czy zależy kto, zależy kiedy, wiesz, w jakim momencie, czy akurat, wiesz, bym dużo pisał i miał ochotę na przykład sobie napisać, a tak to nie wiem, no nie rzucałbym wszystkiego, bo to się zisował, no wydaje mi się, że teraz, wydaje mi się, że mimo wszystko kwestia disów w Polsce jest jakoś tam umiarkowanie utrzymuje się, nie ma jakiegoś nasilenia, po prostu nie wiem, nie ma momentów, że wszyscy chcą się bifować i tak dalej, i nagrywać disy. Jest tak okej, co roku może coś się wydarzy, co dwa lata jakaś głośniejsza sytuacja i to, no wydaje mi się, że to jest normalne w momencie, kiedy ktoś właśnie, wiesz, ma 300 tysięcy obejrzeń i już myśli, że jest królem hip-hopu, a nie wydał płyty, albo próbuje właśnie tak sobie zrobić fame i tak dalej, nie? Czyli kwestia promocji, tak? W tym wypadku. Tak wydaje mi się, tak mi się wydaje, że to jest, no nie zawsze oczywiście, no nie generalizujmy, że każdy, kto nagrywa diss, ma tylko na celu... No nie, no ktoś po prostu się... może się poirytować. Nie, wiesz, no, hip-hop, wiesz, no, niesie za sobą też pierwiastek, wiesz, agresji, złości i tak dalej, który drzemie w młodych ludziach mieszkających w miastach i jakby, wiesz, no, dochodzi do momentu kulminacyjnego i jest jak jest. Bo ten beef wtedy też rozpoczął się rzekomo od kawałka, co jest, tak? Z trzeciego płomienia. No tak, no dobrze, że mówisz rzekomo, no bo już jakby, wiesz, wyjaśniliśmy to 70 tysięcy razy, bo jest to już tak stary kotlet, że przewracamy go 17 raz na stary olej, ale tak, no jakby, wiesz, no ja nie wyjaśniałem tej sytuacji z ADF-em, bo nie miałem okazji i jakby na razie mi się do tego całkowicie nie śpieszy, jakoś nasze drogi nie zmierzałem w tym samym kierunku, ani nawet się nie pokrywałem nigdzie, więc tak, no, tak było, nagraliśmy ten kawałek, gdzie wydaje mi się, że tam chodziło, że była bardziej follow-up do tego, mam tak samo jak ty, ale no zamiast, znaliśmy się z TDF-em, nie od dziś. I wystarczyło, wydaje mi się, jak dorośli ludzie to robią, można do siebie zadzwonić, wszyscy mamy telefony komórkowe, możemy się spotkać, bo mieszkamy w jednym mieście i wydaje mi się, że tak ludzie dorośli postępują, no to jakby, wiesz, ale był jakiś inny plan, inny pomysł na to wszystko, jakby to poszło w takim kierunku, no a jeśli mnie ktoś obraża, no to ja, wiesz, nie mogę pozostać bierny, co nie? A bify w hip-hopie mają taki charakter osobisty, czy to wszystko się rozgrywa jakoś w kręgu muzyki po prostu, a nie związane z sferą prywatną? No nie, myślę, że sporo jest tej agresji, której wspomniałem wcześniej i jakby złości, jakby, no wiesz, to też raperzy to ludzie i każdy człowiek ma inny charakter. Jeden jest bardziej spokojny i jakoś tam na zimno sobie bierze takie rzeczy, a jest bardziej porywczy i chce po prostu komuś dać w mordę, no tak jest. Zbliża się niedługo premiera płyty PZ-a. Pojawisz się gościnnie na tym albumie? Nie będzie na tym albumie. A szykujecie w ogóle razem czwarty płomień? Będzie kiedyś jeszcze powrót do tego projektu? Widzieliśmy się jakiś czas temu, nie, to chyba już było jeszcze w tym roku, może w zeszłym na końcu, nie pamiętam. Widzieliśmy się, rozmawialiśmy sobie o tym luźno. Wiesz, no kurczę, wydając płomień musi być jakiś moment i jakaś tam muzyczna chemia, bo wydaje mi się, że nie chodzi tu o jakąś tam sztuczną skromność ani nic takiego, ale wiesz, no projekt jest... No, dla słuchaczy polskiego hip-hopu jest ważną płytą, jeśli miałby wyjść nowy płomień. I wydaje mi się, że szkoda byłoby zaprzepaścić, wydając jakiegoś muzycznego gniota robionego, wiesz, w 3 miesiące, bo... Żeby wydać. No tak, mnie takie rzeczy nie interesują i wiesz, Pawła też, więc jakby, ale nagrywanie, że będziemy się widzieć co pół roku i nagramy 5 kawałków, to też jakby
nie sprawdza się moim zdaniem taka wizja robienia płyty, więc musielibyśmy jakoś, wiesz, tam znowu nasze kontakty odświeżyć bardziej na jakby innych poziomach, czy się spotykać, słuchać więcej razem muzyki i tak dalej, bo mimo wszystko płyta jest wypadkową w tym przypadku nas dwóch i naszych pomysłów, zajawek i jakby tego, co chcemy robić i w którym kierunku dążyć. No i wydaje mi się, że musi być taki moment, musi być iskra, która, wiesz, która to wszystko rozpali. Ale też ciekawą rzeczą jest, że wasze drogi muzyczne są jakby bardzo podobne, no bo najpierw wydaliście razem Dwa Płomienie, tak? Tak. Potem ty pracowałeś z Ośką, dwa albumy, PZ pracował z Nunem, również dwa albumy, potem znowu wydaliście Płomień, ty jeszcze w międzyczasie wydałeś solówkę, no i PZ też potem pracował nad albumami solowymi. No my po prostu dużo pracujemy, tak naprawdę, wiesz, ale mimo wszystko wydaje mi się, że nasze drogi są różne, no, wiesz, jakby Paweł w tym razie przy tej płycie obiera właśnie jakiś tam mainstream i, wiesz, jakby chce to osiągnąć i życzę mu jak najlepiej jakby sukcesu z tą płytą, wiesz, no to nie, to jest trzy razy cięższy, jeszcze mi się wydaje, kawałek chleba niż hip-hop. Taka, wiesz, hip-hop na poziomie takim, który on chce robić i prezentować go w takich miejscach, jak chce prezentować. I wiesz, no i co, no i życzę mu jak najlepiej z tą płytą. Słyszałem parę kawałków i, wiesz, no ja się nie znam w takiej muzyce, więc ciężko mi jakby mówić, no podoba mi się, jak Paweł rapuje, ale ja nie wiem, czy te kawałki mi się w pełni podobają, bo jakby ja nie do końca słucham takiej muzyki i nie potrafię się jakoś tam odnieść do niej. Ja, wiesz, jestem staroszkolniakiem i znaczy nie to, że jakby tylko rap od rana do nocy, bo lubię sobie, wiesz, jakiś soul albo R&B włączyć, albo reggae, a lubię sobie posprawdzać jakieś projekty, ale jakby taki rodzaj muzyki jakoś tam do mnie nie trafia. Czyli nie ma szans, że na przykład kiedyś usłyszymy na rana jakimś takim grime'owym bicie albo dubstepowym, bo zauważyłem, że w środowisku coraz więcej osób gdzieś tam próbuje nagrywać coś dubstepowego, tak, no jest projekt Emily Rose, tak, jest PZ, który rzeczywiście robi całą płytę tą dubstepową, grime'ową, tak, z innymi Polakiem. Flinta też, jakieś rzeczy takie też podchodzące pod dubstep. No tak jak mówię, no wiesz, no to jest jakaś tam kolejna odnoga, w którą ktoś tam wpadł i jakby ktoś jest pierwszy, ktoś za nim idzie, jakiś to tworzy nowy nurt i nie wiem, no wiesz, no im więcej rzeczy w Polsce i jakby świeższych i fajnych i robionych przede wszystkim z zajawką i z miłością do muzyki, to wydaje mi się, że dobrze, no to nie ma tego co oceniać, czy ty kupisz tę płytę albo ja, to jest druga sprawa, ale może 30 tysięcy ludzi stwierdzi, że taka płyta i w takiej odsłonie pasuje komuś, więc fajnie, no trzeba robić. Trzeba nagrywać. Mówiłeś, że twój solowy projekt nowy jest na razie w fazie pomysłów. Pisania pomysłów, wiesz, no to jakby wiele etapów, no to nie jest tak, że wiesz, można usiąść i napisać, bo to są jakieś tam zbieranie informacji. Ukaże się w najbliższym czasie jakaś płyta, na której pojawi się Onar gościnnie? Pojawi się. Możesz bardziej coś sprecyzować? Pojawi się, coś tam się będzie pojawiać. Wiesz, już to też mówiłem gdzieś ostatnio, w jednym z etapów promowania płyt hip-hopowych jest wypisywanie gości. Jakby na przykład, kogo chcielibyście usłyszeć na mojej płycie? No i ludzie wypisują, a później, ale czy ten w tym kawałku powinien być ten? No i wiesz, nie chcę ludziom psuć niespodzianek, a nagrywam, pracuję od początku roku, zaczęło się dobrze, nagrałem tam ze 2-3 zwrotki, teraz piszę jeden cały kawałek na bardzo fajną składankę, która będzie czymś nowym w polskim rapie, znaczy nie było takiego zabiegu jakby i to będzie bardzo fajna rzecz i tym bardziej też nie chcę jakby odsłaniać kart tej składanki, bo nie są tego upoważniony, ale no to na to piszę, no i cały czas coś się dzieje, cały czas coś tam, wiesz, jakby piszę, to w kwestii stepowych też się sporo rzeczy dzieje, więc myślę, że 2012 będzie pracowitym rokiem. Ostatnio w sieci pojawił się teledysk do utworu z twojej płyty, kiedy opadnie tak. Konfetti, tam z młodym M i Pyskatym. Tak jest. Kojarzy mi się to bardzo z jakimś takim wizerunkiem, na przykład scenicznym. Mhm. Tak? Co ty myślisz o wizerunku scenicznym w rapie?
Bo są raperzy, którzy swoją muzyką sprawiają wrażenie kompletnie innych ludzi, po czym ich poznajesz, no i okazuje się, że... Potem tak jest ze mną często. Tak? Dużo ludzi mówi, że jestem chamski, jestem gburem, a nie wydaje mi się, że taki jestem. A czy to jest celowe? Czy ty po prostu nie boisz się powiedzieć na swojej płycie tego, co konkretnie myślisz? Nie, na płycie nie, ale bardziej po prostu na przykład dla ludzi, których nie znam, jestem taki po prostu oschły, ale to nie wynika z tego, że mam jakiś do nich problem, albo jestem jakimś gościem, który nosi za wysoko nos. Po prostu, ciężko kochać wszystkich, tak? Nie, no ja jestem po prostu trochę mimo wszystko jakoś zamknięty i lubię gdzieś tam sobie czasem sam siedzieć i wiesz, jakby nie dopuszczam niektórych osób do siebie. I to pewnie z tego wynika, ale jak się już zakolegujemy, to jest bardzo fajnie. Więc wiesz, no myślę, że niektórzy mają jakiś tam jakiś swój wizerunek i jedni mają go specjalnie, pracują na jego latami, a do innych niestety jest doszyty, no. Czy to jest jakiś brak autentyczności według ciebie, ten wizerunek, czy po prostu... Nie, nie wydaje mi się tak. To jest, wiesz, postrzeganie człowieka. Mówię, no, jakby mnie postrzegałem przez jakiś tam inny pryzmat, niż jakby porozmawiałbyś z osobami, które mnie znają więcej niż rok, to powiedzą ci zupełnie coś innego niż ci ludzie, którzy widzą mnie w teledyskach i dwa razy na koncercie. Ten wizerunek też może być jakimś celem artystycznym, tak? Może być, no to już mówię, każdy ma, wiesz, swój sposób. A pojawią się jeszcze jakieś teledyski? Z płyty dorosłego. Tak, ostatni jest w trakcie realizacji i tak naprawdę zostały nam jakieś ostatnie ujęcia, które będziemy kręcić w nadchodzącym tygodniu. No i co ja ci mam powiedzieć? No kurczę, do jakiego kawałka mam go prowadzić? Zdradzisz, czy wolisz? Nie zdradzę, bo to nie jest już żadna tajemnica, to nie jest, wiesz, to nie jakby nie zaczynamy promocji płyty na nowo i nie układamy sobie tych wszystkich klocków w głowie, tylko tak naprawdę to już są takie ostatnie przypominajki o płycie, żeby ludzie jeszcze pamiętali, że coś takiego miało miejsce. To będzie kawałek, to będzie teraz do kawałka Sukces rodzi wrogów, to jest trzeci kawałek na płycie z DJ-em Pandą w refrenie. Ale to o teledysku wam nie powiem, bo to będzie akurat w miarę niespodzianka, chociaż gdzieś już tam te informacje przeciekają. Wystąpi tam jeden ze sportowców, który będzie w pierwszej części tego teledysku. Dla niego też tam nagrywam też kawałek, więc to też jest kolejny właśnie etap, na przykład co u mnie w 2012 słychać. Nad tym też pracujemy, więc efekt myślę, że będziecie mogli zobaczyć za... Nie wiem, 3-4 tygodnie, 2-3 może. Nie. Będzie przynajmniej tak pomysłowy, jak kiedy opadnie konfetti? Bo tam zabawiłeś się trochę w teatrze. Jakieś... Malowanie twarzy. Ta, tak, no to był, wiesz, jakby już całkowicie jakąś uciekam. Powoli też... już uciekam od teledysków. Wiesz, kamera, akcja, ręce, mikrofon. Powoli jakby, wiesz, chcę robić jakieś inne rzeczy. Tutaj mimo wszystko będzie, znaczy jedna zwrotka będzie w konwencji sport, druga w konwencji rap, ale no nie będzie w opcji właśnie, że będę stał przed blokiem i będę rapował do mikrofonu. Nie, to będzie inaczej wyglądało. Ma być tam parę zabiegów technicznych, o których ja tak naprawdę wiem, jak mają wyglądać, ale nie potrafię sobie jeszcze tego zwizualizować, ale no jakby odchodzimy od cięcie, kręcenie, refren, zwrotka, refren, zwrotka. I... A bawiłeś się już w scenarzystę? Nie. Znaczy, wiesz, zawsze staram się jakieś tam pomysły swoje wrzucać, bo moim zdaniem to jest fajne, jak ktoś jest kreatywny i może ci coś powiedzieć i jakby nie narzucam nigdy swoich jakichś pomysłów, tylko luźno zawsze staram się gadać. Na przykład przy ostatnim, czy kiedy opadnie konfetti z ekipą Toczy Wideo, gadaliśmy sobie luźno, ja powiedziałem, że wiesz, no właśnie chciałbym, żeby to było coś innego, no bo ten kawałek dla mnie jest taki smutno potężny, bym go nazwał, jakby lubię bardzo ten beat, bo jest duży i taki wysoki, a nagraliśmy w stylu DJ-a premiera. No, jeśli tak uważasz, to nazwijmy go w stylu premiera, no to ten beat zrobił Kuciek, to jest gość, którego rzeczy jak słyszę, to naprawdę są rewelacyjne i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś coś razem zrobimy, rozmawialiśmy już też o tym, jakby jest też chęć z jego strony, więc myślę, że coś zrobimy, bo bardzo, bardzo fajnie się tego bitu wpisze i wyszedł nam fajny numer. To w takim razie my czekamy na kolejny teledysk. Zapraszamy, tak, na koncert w klubie Metro. Początek o 20:00, z tego, co wiem, oficjalnie. Bo tam tak, wiadomo, tak, że tak na plakatach jest przynajmniej. Onar będzie grał ostatni, no więc no nie wyrokujemy tutaj o której godzinie. No bo nie sami wiem, nie myślę, że pewni. 12, pierwsza powinienem, bo później to już mogę zasnąć i już nie będzie grania. Ale zapraszamy na wszystkich artystów. Całkowicie Modem zaczyna. A nie, dzisiaj Kajman zaczyna. Bo Kajman jedzie do domu. Ale później zagra Modem, później zrobimy chwilę odpoczynku i ja zagram jako ostatni. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To w takim razie zapraszamy do klubu Metro. Już 17:33. Czas nas trochę
goni, bo tutaj sam Onar wspominał tak, że musi odpocząć trochę przed koncertem. No wiesz, sobie wyśpię się, odpocznę, oczywiście, trzeba zagenerować siły. A potem damy czadu na koncercie, bo w takim razie... Widzimy się w klubie Metro. Jasne, zapraszam wszystkich serdecznie, jeszcze niezdecydowanych. Tak, i słuchajcie nas, myślę, jeszcze o 20, tak? Piotr? Tak, o godzinie 20, bo naszym gościem być Kajma, no to też naturalnie wiadomo już, że koncert o tej godzinie 20, no raczej się nie rozpocznie. No tak. Raczej gdzieś o 9 albo po 9. W takim razie słuchaliście Rapdycji. Naszym gościem był Onar. Dzięki wielkie. Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie i słuchajcie dobrych płyt. Cześć. Rapdycje dla was. To specjalne wydanie Rapdycji prowadzili po mojej prawicy. Piotr Stokłosa po mojej lewicy. Konrad Wiaderek. Do usłyszenia. Do 20. Na zakończeniem utwór Onara. Sukces rodzi wrogów.